miałem takie momenty, że myślałem sobie, że ludzie zajmujący się reklamą samochodową, motocyklową, czy też reklamą strojów kąpielowych, nie robią tego w Polsce. Po pewnym czasie doszedłem do wniosku, że to jest zupełnie normalne, ponieważ chcą jechać tam nie z rozrzutności, nie po to, żeby pooglądać piękne, ciepłe kraje, tylko żeby mieć pewność, że będą mieli pogodę, kiedy ustalą zdjęcia. Ja też chciałbym zrobić materiał o samochodzie, który mi się bardzo spodobał, w taki sposób, żeby nie był brudny, żeby tu i ówdzie nie pojawiało się błoto, żeby koła były idealnie czyste, wskolśniące i pachnące, no ale jak to zrobić, kiedy co drugi dzień leje? No nie da się uchronić auta przed takim brzydkim pogodziskiem, dlatego jeżeli zauważycie w czasie prezentacji auta jakieś elementy, które będą nie do końca domyte, to wynik właśnie tej nierozrzutności w kwestii nagrywania materiałów. A fajne to auto, bo Opel Meriva 1.6 diesel to autko naprawdę bardzo miłe w prowadzeniu. Jak się do niego wsiada, nawet przez te zwariowane tylne drzwi, otwierane jak kurołapka, tak to się kiedyś nazywało, to czuje się, że ktoś pomyślał o każdej drobnej rzeczy. Kiedy otwieracie te drzwi, okazuje się, że jest bardzo dużo miejsca i bardzo wygodnie wsiada się na tylne fotele. Natychmiast na dole zapala się lampeczka, która sprawia, żebyście wychodząc nie wpakowali się w błoto. Zabezpiecza was przed tym. Przy klameczkach małe lampki, które pokazują, gdzie wsadzić łapę, żeby otworzyć drzwi. I tym podobne drobne szczegóły, które sprawiają, że wiemy, że ktoś o tym pomyślał. A to już duża sprawa, czyli ktoś nie chciał wam sprzedać kitu, nie chciał sprzedać samochodu, który będzie, no może fajny, jak wszystkie inne samochody, ale będzie miał parę szczegółów, które sprawią, że będzie nieco inny. A w tej takiej masie samochodów zalewających rynki świata, fajnie jest pokazać coś zupełnie innego. Przy tym silniku 1.6 diesel zbiera się bardzo ładnie, to naprawdę wystarcza. Nie ma najmniejszego problemu z wyprzedzaniem, może trochę za krótka jedynka, ale potem idzie już zupełnie przyzwoicie. Bardzo perfekcyjnie działający układ kierowniczy, to dla mnie bardzo ważne, kiedy w dżungli miejskiej próbujemy się przemykać. Bardzo interesujące zestrojone zawieszenie, nie wytrząsa zębów. Jedzie bardzo fajnie, no ale nie może być niczego, co nie ma wad. Dla mnie wadą jest zbyt skomplikowana deska rozdzielcza. Ilość guzików może przytłoczyć nawet najbardziej zawziętego wielbiciela iPhone'ów. No i system ostrzegający przed przeszkodą w czasie cofania wrzeszczy do was, kiedy jesteście nawet metr od przeszkody. Wrzeszczy tak straszliwie, że kiedy wydaje mi się, że już powinienem w coś walnąć, wychodzę i sprawdzam, czy aby w coś nie walnąłem, albo nie było bardzo blisko, okazuje się, że tam został jeszcze metr. Ciekawe, co by było, gdybym się zbliżył na 10 cm, czego nigdy nie zrobiłem, bo no po prostu ten jazgot urządzenia jest tak przenikliwy, że bałem się, że w coś uderzę. Pewnie na końcu już tak będziecie 10 cm od tej prawdziwej przeszkody, to zacznie płakać, skomleć i błagać was ludzkim głosem, ani milimetra do tyłu, ani milimetra do tyłu. Tak może być. Ogólnie autko bardzo fajne, fajnie prezentuje się w tym czerwonym kolorze, ma uśmiechniętą buźkę, ale badania naukowców mówią, że kobiety nie chcą samochodów z uśmiechniętą buźką, chcą samochodów z taką złą miną, bo chcą być złe na drodze. Zapewne to może odstręczyć panie od kupowania tego auta i więcej ludzi męskiej płci będzie zainteresowanych tym samochodem, bo powiem tak, mimo że jest niewielki, ale naprawdę wygląda fajnie i nie będziecie wyglądali wsiadając do tego samochodu jak jakieś trąby. To właśnie Opel Meriva 1.6 w automotośladzie.